Pytania. Każdy z nas ma takie pytanie, na które poszukuje odpowiedzi. Witam, nazywam się Eryk. Podczas tego seminarium dr Howind wybierze często zadawane pytania i postara się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. Dr Howind omówi wiele tematów, takich jak przejście przez Morze Czerwone, człowiek pierwotny, czym jest datowanie radiowęglowe. Czy Biblia naprawdę zawiera sprzeczności? Przekonajcie się sami, oglądając to seminarium zatytułowane Pytania i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi. Dziękuję Wam za przybycie. Nazywam się Kent Howind. Przez 15 lat wykładałem nauki ścisłe w szkole średniej, a teraz poprowadzę siódmą część seminarium zatytułowaną Pytania i odpowiedzi. Skoro dotarliście aż do tej części, zakładam, że widzieliście sześć poprzednich, ponieważ dziś będziemy mówić o nowych zagadnieniach. Wykładałem nauki ścisłe przez 15 lat i omawiam tematy związane ze stworzeniem, ewolucją oraz dinozaurami. Zajmuję stanowisko, że Biblia jest prawdziwa oraz precyzyjna w każdym szczególe w sensie naukowym, a teoria ewolucji nauczana w szkołach jest najgłupszą i najbardziej niebezpieczną religią, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi. Odpowiemy na wiele pytań, jakie ludzie mi zadają podczas sesji pytań i odpowiedzi. Zawsze staram się nauczać mniej więcej przez godzinę, a potem odpowiadam na zadane pytania. Na przestrzeni ostatnich 17 lat spotkałem się z większością pojawiających się pytań. Odniesiemy się do takich tematów jak: dlaczego widzimy gwiazdy oddalone miliardy lat świetlnych stąd? Czy znaleziono jakieś nowe kości dinozaura, które jeszcze nie skamieniały? Dlaczego znaleziono tak niewiele kości człowieka? Czy Biblia zawiera jakieś szyfry? Dlaczego używasz Biblii Króla Jakuba? Czy Biblia zawiera sprzeczności? A co z innymi religiami? Czy one mogą być prawdziwe? A co z globalnym ociepleniem? Skąd wzięły się rasy? Będziemy omawiać cały wachlarz tematów tak szybko, jak tylko zdołamy. Więcej informacji dotyczących wszystkich powyższych tematów znajdziecie w naszych wykładach. Prowadziliśmy wykłady CSS 101, całą serię 100, 101, 102, 103, 104. Możecie je zamówić. Tam omawiamy te tematy o wiele bardziej szczegółowo, a seria wykładów 200 jest nawet jeszcze bardziej szczegółowa. Jeśli nie otrzymacie wystarczająco dużo informacji lub jeśli nie odpowiem na Wasze pytania, możecie zadzwonić do naszego programu radiowego. Obecnie codziennie od 16.30 do 18.00, być może kiedyś zmienimy porę, ale obecnie jest to od 16.30 do 18.00 czasu środkowego, od poniedziałku do piątku. Gdy nie podróżuję, występuję na żywo w internecie, drdino.com lub truthradio.com. Możecie wziąć udział w naszych wykładach i zadać tam ważne pytania. Omawiamy znacznie więcej materiału. Wszystkie slajdy, których używam podczas swoich seminariów, obecnie jest ich blisko 7000, można ściągnąć z mojej strony internetowej, drdino.com. Możecie też zamówić DVD lub CD z wszystkimi slajdami. Niektóre ze slajdów są wyróżnione gwiazdką. Oznacza to, że zawierają one dodatkowy komentarz. Ze względu na czas muszę pominąć wiele rzeczy, ale mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć przynajmniej na część Waszych pytań. Biblia w Księdze Kaznodziei Salomona mówi: zwróciłem swoją uwagę na poznanie, badanie i szukanie mądrości i właściwego sądu. Uważam, że jest to mądra rada, zwłaszcza dla chrześcijan. Bądź gotów udzielić odpowiedzi każdemu człowiekowi, który prosi Cię o uzasadnienie. Sądzę, że bylibyśmy bardziej efektywni w zdobywaniu dusz i bardziej efektywni w Bożym Królestwie, gdybyśmy wiedzieli więcej i byli w stanie udzielać odpowiedzi. Taki jest właśnie cel naszych seminariów. Jest to wyposażanie ludzi w prawdę, aby mogli udzielać odpowiedzi. Pierwszy list Piotra, rozdział 3 mówi: lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. Mamy nadzieję, że to szkolenie wyposaży was w odpowiedzi, których potrzebujecie. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, mówi: ucz się pilnie, abyś mógł okazać się przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Powinniśmy się uczyć nie tylko po to, aby być w stanie udzielać odpowiedzi innym, ale też po to, aby Bóg był z nas zadowolony. To jest cel uczenia się. Boże, jesteś szczęśliwy? Jedno z pytań, które jest mi zadawane na uniwersytetach, brzmi: hej Howind, czy ty jesteś jedyną osobą, która wierzy w stworzenie? Czyż wszyscy naukowcy nie wierzą w ewolucję? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie w ogóle zadają mi takie pytanie. Po pierwsze, nie wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Tysiące z nich są kreacjonistami. Na przykład dr Russell Humphreys pracował przez wiele lat w laboratoriach Sandin National.
Na stronie internetowej Answer Syngenesis jest o nim dobry artykuł. Istnieje lista 180-200 współczesnych naukowców, którzy wierzą w młody wiek Ziemi, stworzenie świata w ciągu 6 dni. Dr. Humphreys powiedział, używając prostej metody statystycznej, z pewną ostrożnością oszacowałbym, że w samych Stanach Zjednoczonych jest około 10 tysięcy aktywnych naukowców, otwarcie mówiących o 6-dniowym dziele stworzenia, które miało miejsce wcale nie tak dawno temu. Po pierwsze, nie jest prawdą, że wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Po drugie, nawet gdyby tak było, nie jest to żaden dowód na to, czy coś jest prawdą, czy nie. Nie ma znaczenia, w co wierzy większość. Większość ma za sobą całą historię pomyłek. Kiedyś uczono, że wszystkie planety krążą wokół Ziemi. Większość myliła się, chociaż wierzcie w to bądź nie, wciąż jest kilku geocentrystów, którzy nauczają, że Ziemia jest w centrum, a wszystko krąży wokół niej. Mam kilka książek na ten temat. Jeśli chcecie, możecie je przeczytać. Przyjrzałem się tematowi, ale go nie kupuję. Myślę, że oni się mylą. Uważam, że Słońce jest w centrum. Był czas, kiedy nauczano, że duże kamienie spadają szybciej niż małe. Nauczano tak przez 2000 lat i mylono się. Większość może się mylić. Uczono doktryny związanej z płynem organicznym. Jeśli jesteś chory, oznacza to, że masz złą krew. Upuść krwi, a poczujesz się lepiej. Tak umarł George Washington. Oni się mylili. W tym przypadku śmiertelnie. W Ewangelii Jana, rozdziale 7, jest napisane, wielu więc z tych ludzi, słysząc te słowa, mówiło, to jest prawdziwie ten prorok, a inni mówili, to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili, czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? Zwróćcie uwagę na to, o czym mówi ten fragment. Ludzie spierali się o to, czy Jezus był naprawdę Chrystusem. Niektórzy z nich mówili, Chrystus nie pochodzi z Galilei, a Jezus przecież z niej przybył. Problem polegał na błędnym zrozumieniu. Oni sądzili, że Jezus pochodził z Galilei. Gdzie się urodził Jezus? W Betlejem. Zatem oni roztrząsali nie ten problem, co trzeba. Kłócili się o niewłaściwy temat. Ewangelia Jana 7,43 mówi, i tak z jego powodu nastąpił rozłam wśród ludu i niektórzy z nich chcieli go schwytać. Chcieli go zabić. Ze względu na to, że odnieśli błędne wrażenie, pomyśleli, ten Jezus chodzi i naucza, musimy zamknąć mu usta. Już na samym początku oni odnieśli błędne wrażenie i to doprowadziło do niewłaściwego zrozumienia. Niektórzy uważają, że kreacjoniści tacy jak ja wyrządzają krzywdę systemowi edukacji. Nie, to my jesteśmy właściwymi ludźmi. My próbujemy naprawić problem, próbujemy go rozwiązać. Wers 45 Ewangelii Jana mówi, wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali, dlaczego go nie przeprowadziliście. A teraz klasyka. Zauważcie, że arcykapłani wysłali swoich opryszków, żeby przeprowadzili Jezusa. Jezus odpowiedział na ich pytania, a oni wrócili i powiedzieli, nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. A potem faryzeusze powiedzieli, cóż, powinniście byli zapytać go o to. Mnie coś takiego ciągle się przydarza. Nawet 3 dni temu na Uniwersytecie Michigan zawsze znajdzie się jakiś profesor, który mówi tak. Ogłosili, że Howind przyjeżdża na uniwersytet, żeby przemawiać na Uniwersytecie w północnym Michigan. Albo tydzień wcześniej, kiedy byłem w Wisconsin, w Milwaukee. 100 profesorów z Milwaukee odmówiło wzięcia udziału w debacie ze mną. 80 profesorów w północnym Michigan odmówiło wzięcia udziału w debacie ze mną. Do tej pory już około 4000 profesorów odmówiło debatowania na temat ewolucji. Oni się nawet nie pojawiają na moich wykładach. Wysyłają swoich studentów i mówią, zapytaj go o to i jeszcze o tamto. Student wraca i mówi, profesorze, on odpowiedział na wszystkie moje pytania, a profesor na to, ty idioto, powinieneś był go zapytać o to i o to. Cóż, profesorze, ty tchórzu, dlaczego sam nie przyszedłeś? Dlaczego to ty nie zadałeś tych pytań? Profesorowie robią dokładnie to samo, co robili faryzeusze. Wysyłają swoich studentów, żeby spróbowali złapać kreacjonistów w pułapkę. Sami nie przyjdą. A kiedy to nie działa, próbują użyć prawa, aby ich uciszyć. Wydajmy prawo, które mówi, że nie można nauczać o stworzeniu. Albo jeśli ktoś będzie próbował nauczać o stworzeniu, wyrzucimy go z pracy. Wyślemy go daleko stąd. Wers 47. I odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy jesteście zwiedzeni? Tłumaczenie Howinda. Głupi jesteście? Jak temu człowiekowi udało się was zwieść? A później pojawia się klasyczne pytanie, które zawsze się pojawia. Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? Tłumaczenie. Nikt z naukowców nie wierzy w teorię stworzenia, dlatego teoria ewolucji musi być prawdziwa. A teraz zastanówcie się nad tą logiką.
Większość w to wierzy, dlatego jest to prawda. To jest niedorzeczne. Po pierwsze, to nieprawda, że większość w to wierzy. Po drugie, nie tak to się stwierdza. A potem oni powiedzieli, a to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Tłumaczenie Hoinda. My mamy wiedzę, wy jej nie macie. My mamy stopień naukowy, a wy nie. Nie uznajemy waszego stopnia naukowego, bo jest z nieakredytowanej szkoły chrześcijańskiej, dlatego my jesteśmy inteligentni, a wy głupi. Taka jest taktyka stosowana przez współczesnych profesorów i 99% profesorów, z którymi dyskutowałem. Ciągle tak się dzieje. Ale potem pewien człowiek imieniem Nikodem bardzo mądrze stwierdził, czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? Przynajmniej jeden Nikodem miał zdrowy rozsądek i powiedział, hej, zanim osądzicie tego człowieka, Jezusa, i stwierdzicie, że się myli, że jest głupi, posłuchajcie najpierw tego, co ma do powiedzenia. Chciałbym zachęcić studentów i profesorów oraz każdą inną osobę, żeby najpierw posłuchali argumentów kreacjonistów. Po prostu posłuchajcie ich, posłuchajcie uczciwie i postarajcie się usłyszeć, a dopiero potem zdecydujcie, kto ma rację. Kiedy kilka lat temu przemawiałem w Związku Radzieckim, odwiedziłem uniwersytet na Ukrainie. Zamknęli całą szkołę i wysłali na mój wykład 30 profesorów, ponieważ jestem kreacjonistą. Byłem dla nich ważną osobistością, dr Hoinde z Florydy. Im dalej podróżuję, tym bardziej sławny się staje. Ale w rodzinnym mieście w ogóle nie jestem sławny. Zamknęli szkołę i przyszło 30 profesorów. Kiedy upłynęła godzina wykładu na temat stworzenia, jeden z profesorów zaczął płakać. Zapytałem tłumaczkę, Olga, dlaczego on płacze? A ona odpowiedziała, nigdy nie słyszał historii o stworzeniu. Nawet nie wiedział, że taka w ogóle istnieje. Wydaje mi się, że w Ameryce jest wielu ludzi, wielu studentów, którzy nigdy tak naprawdę nie słyszeli historii stworzenia. Jeśli ktoś mówi, wszyscy wierzą w ewolucję, dlatego ty też powinieneś. Po pierwsze, to nie jest dobry argument i nie jest to prawda. Posłuchaj argumentów kreacjonistów i postaraj się je zrozumieć. W zeszłym tygodniu siedziałem w samolocie obok kogoś, kto wierzy w ewolucję. Powiedziałem, pozwól, że wyjaśnię ci, o co chodzi w stworzeniu. Wyjaśnienie w bardzo prosty sposób poglądu kreacjonistów zajęło mi 3 minuty. I ta osoba powiedziała, o rety, to ma sens. Tak po prostu posłuchaj, co kreacjoniści mają do powiedzenia. Dobrze. Ludzie wyszli z błędnego założenia, że Jezus pochodził z Galilei. On stamtąd nie pochodził, tak naprawdę urodził się w Betlejem. Niektórzy z faryzeuszy nie uwierzyli mu, co jest dowodem na to, że się mylił. To samo dzieje się dzisiaj. Niektórzy naukowcy nie wierzą w stworzenie i to oznacza, że nie miało ono miejsca. To jest całkowicie niedorzeczna logika. Pytają, czy on publikuje w czasopismach naukowych? To tak, jakby powiedzieli, jeśli nie znajdziesz żadnych artykułów na temat stworzenia w National Geographic, to znaczy, że ta teoria nie jest prawdziwa. No cóż, nie znajdziesz zbyt wielu artykułów na temat kapitalizmu w prasie komunistycznej sprzed 10 lat. Nie dowodzi to jednak, że coś jest prawidłowe lub nie. Większość może się mylić. Większość doprowadziła Arona do buntu. Większość głosowała przeciwko wejściu do ziemi obiecanej w Księdze Liczb w rozdziale 32. Większość wielokrotnie w Starym Testamencie podążała za obcymi bogami. Większość religijnych przywódców nienawidziła Jezusa. Większość świata nienawidzi chrześcijan. Na miłość boską większość dwukrotnie głosowała na Billa Clintona. Chcę przez to powiedzieć, że większość może się mylić, może się śmiertelnie mylić. Nieprawdą jest jednak to, że wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Mam tu książkę autorstwa Roberta Gentry'ego. Robert Gentry pochodzi z Tennessee i jest moim przyjacielem. Jest słynnym naukowcem, który zajmował się tematem usuwania radioaktywnych odpadów, odpadów nuklearnych i tym, co się z nimi robi. Gentry przeprowadził badania na skałach granitowych na całym świecie. Odkrył, że kiedy spojrzy się na skały granitowe pod mikroskopem, można zauważyć, że mają one małe efekty halo. Efekty halo polonu. Będziemy o tym mówić później. Badania Gentry'ego udowodniły, że ewolucja nie miała miejsca, bo on naprawdę udowadnia, że Ziemia nigdy nie była gorącą płynną masą. Ani razu nie wspominał o stworzeniu albo o Bogu. Podaje tylko czysto naukowe fakty. Jego odkrycie było publikowane w czołowych czasopismach naukowych, aż ktoś stwierdził, o rety, ludzie, praca Gentry'ego udowadnia, że teoria wielkiego wybuchu jest nieprawdziwa. Zabrano mu fundusze na jego pracę, po prostu zakręcono kurek. Prześladowali kogoś tylko dlatego, że jego badania nie popierały świętej krowy ewolucji. Roger DeHart wykładał nauki ścisłe w szkole średniej Burlington Edison w pobliżu Seattle. Wezwano go do gabinetu dyrektora i zabroniono mówić jego studentom o błędach pojawiających się w podręcznikach, a on jedynie przynosił na zajęcia aktualne czasopisma naukowe. Tu jest podręcznik, który mówi, dziecko ma szczeliny skrzelowe, omawiany na DVD numer 4.
DeHart przynosił czasopismo naukowe i mówił: w tym podręczniku na stronie 220 jest napisane, że dziecko ma szczeliny skrzelowe. To nie jest prawda. Oto aktualny numer czasopisma naukowego. Tu są dowody. Nigdy nie wspomniał o Bogu, nigdy nie wspomniał o Biblii, nigdy nie wspomniał o stworzeniu. Powiedział tylko, że podręcznik nie jest dokładny, a oni mu powiedzieli, że nie wolno mu tego robić. Nie wolno wam informować waszych uczniów, że ich podręcznik jest przestarzały? Właśnie tego rodzaju prześladowań doświadczają chrześcijanie i każdy, kto próbuje występować przeciwko teorii ewolucji. Ewolucja jest starannie chronioną religią państwową. Podobnie jak komunizm był starannie chronioną religią państwową. Kiedy w nim dorastałeś, nie miałeś prawa go kwestionować. Kevin Halley był nauczycielem biologii w Oregonie. Stracił pracę tylko dlatego, że eksponował błędy pojawiające się w podręcznikach. Mówił swoim uczniom: ten podręcznik nie jest dobry, tu jest błąd. A władze szkoły powiedziały: zwalniamy cię. Nie możesz być nauczycielem, jeśli ośmielisz się powiedzieć, że w książkach występują błędy. W kwietniu 2000 roku William Dembski został wyrzucony z pracy z Uniwersytetu Baylor Waco w Teksasie, bo powiedział swoim studentom, że może istnieć inteligentny projektant. Powiedzieli mu: nie wolno ci tak mówić, i zwolnili go z pracy. Ta szkoła była niegdyś uniwersytetem chrześcijańskim. Forrest Mims był przez wiele lat pisarzem naukowym. Pisał dla wielu czołowych czasopism naukowych, takich jak National Geographic, Science Digest, American Journal of Physics. Pisał różne artykuły do czasopism, ale kiedy ubiegał się o pracę w Scientific American, odmówili mu. Powiedzieli: nie możesz tu pracować, ponieważ jesteś kreacjonistą. Pomimo tego, że to, o czym pisał, nie miało nic wspólnego z tematem stworzenia bądź ewolucji, powiedziano mu: nie chcemy cię w naszym zespole, ponieważ gdybyśmy zatrudnili kreacjonistę, źle by to wyglądało. Takich prześladowań doświadczysz. Rod LaVey powiedział swoim studentom: wątpię, żeby teoria Darwina była prawdą. Odebrano mu pracę nauczyciela biologii i dostał inne zajęcie. Powiedzieli mu: nie chcemy, abyś uczył biologii, bo mógłbyś zasiać w naszych uczniach wątpliwości co do teorii Darwina. Właśnie w taki sposób ta religia jest chroniona. W Indianie był pewien nauczyciel, Dan Clark. Jego dyrektor, Ed Eller, wezwał go do swego gabinetu i powiedział, że nie wolno mu omawiać tematu stworzenia. Nie istnieje żadne prawo zabraniające nauczanie o stworzeniu. Nie ma też żadnych wyroków sądowych, które mówiłyby, że nauczanie o stworzeniu jest zabronione. Jest mowa tylko o tym, że to nie jest obowiązkowe. Nauczyciele mają prawo nauczać o stworzeniu i tu jest problem. Prawo mówi, że możesz o tym uczyć. Sąd mówi, że możesz o tym uczyć, ale twój szef ci tego zabrania. Dan Clark odszedł z pracy. Założył własną firmę. Powiedział: nie pokłonię się temu. Dean Kenyon napisał książkę o pandach i ludziach. Wykładał nauki ścisłe na Uniwersytecie w San Francisco. Napisał swój własny podręcznik do biologii, podręcznik naukowy, w którym mówi: musi istnieć jakiś projektant. To jest zbyt skomplikowane, to jest niezwykłe. Musi istnieć projektant. Książka ta nie stara się doprowadzać ludzi do zbawienia, nawrócenia, nie nakłania ich do stania się baptystą, buddystą bądź katolikiem. Ona tylko mówi: zobaczcie, musi istnieć jakiś projektant. Dean Kenyon był tytułowanym profesorem biologii na Uniwersytecie w San Francisco. Napisał wiele książek o ewolucji, kiedy jeszcze w nią wierzył. A potem się nawrócił i powiedział: wiecie co, naprawdę wątpię, żeby ta teoria była prawdziwa, to po prostu nie ma sensu. Wyrzucili go z pracy. Ale ze względu na to, że był tytułowanym profesorem, pozwał ich i odzyskał pracę, a oni zdegradowali go do pozycji asystenta w laboratorium, którego zadaniem było mycie próbówek. Musiał ich pozwać ponownie, aby odzyskać swoją poprzednią pracę. A to wszystko dlatego, że powiedział: myślę, że może istnieć stwórca wszechświata. Właśnie takiego rodzaju prześladowań doświadczysz. Kiedy kilka lat temu przemawiałem w Lubbock w Teksasie, był tam profesor o imieniu Denny, który uczył biologii. Powiedział swoim studentom: jeśli nie wierzycie w ewolucję, nie przychodźcie i nie proście mnie o moje rekomendacje do szkoły medycznej, bo nie dam wam ich. Widniało to na jego stronie internetowej przez wiele lat. Mówił: jeśli nie wierzycie w ewolucję, nigdy nie dostaniecie ode mnie rekomendacji. Kiedy pojechałem, żeby przemawiać w Lubbock w Teksasie, studenci zaproponowali doktorowi Denny $1000 w zamian za dwugodzinny udział wraz ze mną w debacie na temat ewolucji. Odmówił. 1000 kawałków za 2 godziny to całkiem niezłe pieniądze. Chcielibyście zarobić $1000 w 2 godziny? Powiedział, że tego nie zrobi.
Prześladowanie chrześcijan i kreacjonistów w świeckim systemie szkolnym jest ogromne. Czego oni się boją? Mówię wam, nie jest prawdą, że wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Jednak wielu naukowców, którzy wierzą w stworzenie, boi się cokolwiek powiedzieć, ponieważ wiedzą, w jaki sposób będą prześladowani. Jak wielu nauczycieli na Ukrainie nie wierzyło w komunizm, ale nie ośmieliło się nic powiedzieć? Nawet ten, kto krzywo spojrzał na Stalina, mógł zostać zamordowany albo skończyć w gułagu. To samo dzieje się w Ameryce. Wierzcie mi bądź nie, jeśli ktoś głośno i aktywnie nie popiera teorii ewolucji, zostanie zesłany na akademicką Syberię, straci stypendium, straci pracę. To bardzo smutne. Na uczelni Patricka Henry'ego, chyba to było w listopadzie 2003 roku, powiedziano, że nie dostanie akredytacji, ponieważ nie uczy wystarczająco dużo na temat ewolucji. Mam tu artykuł z Agape Press, w którym jest napisane: pani profesor została poproszona o odejście z uczelni, ponieważ przedstawiła błędy w teorii Darwina elitarnym studentkom z Uniwersytetu dla Kobiet w Mississippi. Kilka tygodni później przemawiałem na północ od tego miejsca i rozmawiałem z ludźmi, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Tę kobietę poproszono o odejście z pracy, ponieważ jej nauczanie mogło zasiać w studentkach wątpliwości co do teorii Darwina. Po co ludzie chodzą do szkoły? Po edukację czy indoktrynację? Mnie się wydawało, że po to, aby się uczyć. I kiedyś tak rzeczywiście było, ale już nie jest. To dość smutne. Kobieta ta powiedziała, że profesor, który chciał ją wyrzucić z pracy, nawet nie słyszał jej wykładu. Ale ona wzbudzała wątpliwości co do teorii Darwina. Tysiące naukowców w historii, wszystkie gałęzie nauki, zostały zapoczątkowane przez kreacjonistów. Na stronie answersingenesis.org jest lista. Wejdź na tę stronę i wpisz naukowcy, którzy wierzą w stworzenie. Przyniosę wam różne artykuły i będziecie mogli przeczytać o tych wszystkich naukowcach w historii, którzy byli kreacjonistami. Sławnych naukowcach. Często pytam ewolucjonistów, czy możecie wymienić choćby jedno odkrycie we współczesnej nauce, które nastąpiło dzięki teorii ewolucji? Czy dzięki tej teorii mamy komputery, telefony, radia, czy dzięki niej polecieliśmy na Księżyc? Jakie odkrycia miały miejsce dzięki teorii ewolucji? Nikt nigdy nie udzielił mi żadnej odpowiedzi. Nic takiego nie istnieje, ta teoria jest bezużyteczna. Każda znacząca gałąź nauki w ciągu ostatnich 400 lat została zapoczątkowana przez kreacjonistów. Z pewnością nie byli oni wszyscy kreacjonistami młodej Ziemi, tak jak ja. Nie byli takimi niezależnymi, pełnymi temperamentu, radykalnie prawicowymi fundamentalistami baptystycznymi jak ja. Ale byli kreacjonistami. Werner von Braun, szef naszego programu kosmicznego, był kreacjonistą. A.E. Wildersmith, William Ramsay, bracia Wright badali ptaki i powiedzieli: chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób projektant, stwórca, w jaki sposób Bóg stworzył ptaki i wtedy nauczymy się, jak budować samoloty. Człowiek, który wynalazł rezonans magnetyczny, jest kreacjonistą młodej Ziemi. Dziś również istnieją kreacjoniści. Jest kilka dobrych książek, które mamy w naszej bibliotece bądź w sprzedaży na naszej stronie. Jedna z nich to w 6 dni, a druga 7 dnia. Jedna prezentuje 50 naukowców, którzy wierzą w teorię stworzenia, a tu jest 40 kolejnych naukowców, którzy wierzą w stworzenie. Są tysiące naukowców, którzy wierzą w teorię stworzenia, a nie wierzą w teorię ewolucji. Karl Popper, słynny czołowy filozof naukowy, powiedział: ewolucja nie jest żadnym faktem, ewolucja nie kwalifikuje się nawet do tego, aby być teorią bądź hipotezą. Ona jest metafizycznym programem badawczym i nie jest tak naprawdę sprawdzalną nauką. Ewolucja jest religią, a oni tak się złoszczą, kiedy im to mówię. I to dlatego prawdopodobnie powtarzam im to co kilka minut, bo lubię pociągać za właściwe sznurki. Julian Huxley, którego dziadek Thomas Huxley był jednym z tych, którzy naprawdę naciskali Darwina, gdy ukazała się jego książka, powiedział: przypuszczam, że powodem, dla którego przyjęliśmy teorię Darwina o pochodzeniu ras, było to, że koncept Boga kłócił się z naszymi seksualnymi obyczajami. Nie chcemy, by Bóg mówił nam, co mamy robić. Dlatego teoria ewolucji została uznana. Michael Ruse powiedział: ewolucja jest promowana przez jej wyznawców bardziej niż zwykła nauka. Ewolucja jest rozgłaszana jako ideologia, świecka religia, w pełni rozwinięta alternatywa dla chrześcijaństwa, mająca swój sens i moralność. Powiedział: jestem żarliwym ewolucjonistą i byłym chrześcijaninem, ale muszę przyznać, że w tym jednym aspekcie, i pan Gish jest jednym z wielu, którzy stawiają ten zarzut, literaliści mają rację. Ewolucja jest religią. Było to od samego początku prawdą dotyczącą ewolucji. Jest to prawdą również i dziś.
Ewolucja jest religią w każdym sensie tego słowa. Ewolucja to bajka dla dorosłych. Teoria ewolucji nie przyczyniła się w żaden sposób do rozwoju nauki. Jest bezużyteczna, a więc nie jest prawdą, że wszyscy w nią wierzą. Prawie każda gałąź nauki została zapoczątkowana przez kreacjonistów. Ewolucja nie miała żadnego wkładu dla rozwoju nauki. Kiedy studenci i profesorowie boją się wyrażać swoich prawdziwych opinii, nie podlegają procesowi nauczania, podlegają procesowi indoktrynacji. Uczniowie nie zdają egzaminu, jeśli nie popierają teorii ewolucji. Każdego tygodnia, kiedy wyjeżdżam na wykłady, ktoś podchodzi do mnie i mówi: kiedy na zajęciach z biologii napisałem pracę, nauczyciel postawił mi jedynkę, ponieważ nie popieram teorii ewolucji i ośmieliłem się wystąpić przeciwko niej. Uczniowie dzwonią do mnie i mówią: co mam zrobić? Nauczyciel postawił mi jedynkę, bo w swojej pracy wystąpiłem przeciwko ewolucji. To smutne. To dyskryminacja. Żaden postęp w nowoczesnej technologii nie ma nic wspólnego z ewolucją. Ewolucja jest przeszkodą dla nauki, a nie żadną pomocą. Dobrze, kolejne pytanie. A co z rozdzielnością Kościoła od państwa? Cóż, takie sformułowanie nie pojawia się w Konstytucji. Możecie kupić całą Konstytucję, Deklarację Praw oraz Deklarację Niepodległości za $1. Ta mała książeczka nosi tytuł Księga Praw Obywatelskich. To wspaniała pozycja. Każdy powinien ją przeczytać. Jest w niej wspaniała historia o sędziach przysięgłych. Moc, jaką mają sędziowie przysięgli, jest zadziwiająca. Jeden sędzia przysięgły może zadecydować, że jakieś prawo mu się nie podoba. Jeśli wydadzą w waszym mieście prawo, które mówi, że nie można pluć na chodnik, a ktoś to zrobi, ktoś inny to nagra i wszystko będzie na taśmie. Ta osoba złamała prawo. Wzywają ją do sądu. Są dowody na to, że złamała prawo. Ale ty jako sędzia przysięgły powiesz: nie podoba mi się to prawo, zakaz plucia na chodnik jest niesprawiedliwy. Sędzia będzie usiłował straszyć sędziów przysięgłych, mówiąc: musicie wydać wyrok zgodnie z prawem, musicie słuchać moich instrukcji. Nie musicie słuchać tego, co mówi sędzia. On tylko bije pianę. Uśmiechajcie się, kiwajcie głowami. A kiedy znajdziecie się w sali obrad, głosujcie: niewinny. Pozostali sędziowie przysięgli pomyślą, że oszaleliście. Powiedzą: jak to niewinny, przecież widziałeś nagranie. Widziałeś. Tak, wiem, ale to prawo nie jest dobre. Zniweczenie procesu przez sędziów przysięgłych to naprawdę niezła historia. Konstytucja nie wspomina nic na temat rozdzielności Kościoła od państwa. Powinniście kupić zbiór dokumentów federalistów. To są wszystkie dokumenty, które ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych sporządzili, kiedy budowali Konstytucję. Możecie prześledzić ich sposób myślenia. Tego samego dnia, kiedy głosowali za pierwszą poprawką, ludzie często mówią, że dotyczy ona rozdzielności Kościoła od państwa, ale to nie jest prawda. Ona mówi o tym, że państwo nie powinno zabraniać religii i jej praktykowania. Ale tego samego dnia Kongres głosował za wysłaniem $25,000 na misję katolicką, która miała pomagać Indianom w St. Louis. Oni nie próbowali oddzielić Kościoła od państwa. Chcieli trzymać państwo z dala od Kościoła, ale nie Kościół z dala od rządu. W Konstytucji nie ma takiego sformułowania, które mówiłoby o rozdzielności Kościoła od państwa. I to jest całkowicie w porządku, kiedy chrześcijańscy nauczyciele podejmują różne chrześcijańskie działania w swoich szkołach. Mój brat przez 34 lata uczył w szkole państwowej. Przez ten cały okres czasu miał na swoim biurku obrazek z Jezusem. Wielu ludzi trzyma na swoich biurkach Biblię. Możecie z tego powodu przeżywać trudne chwile i wasz dyrektor może wam mówić, że nie wolno wam tego robić. Nie mówię, że nie będziecie prześladowani, ale z punktu widzenia prawa nie robicie nic złego. Jest taka strona www.ic.org, libertycouncil.org. Jest to organizacja prowadzona przez Matta Stewera. On zajmuje się takimi sprawami. Organizacja Davida Gibbsa w Orlando na Florydzie również prowadzi takie przypadki. Jeśli macie jakieś problemy, skontaktujcie się z tymi ludźmi. Co się wydarzyło? Thomas Jefferson napisał list do kilku pastorów baptystycznych, w których użył zwrotu rozdzielność państwa od kościoła. A teraz ateiści posługują się tym przykładem, żeby powiedzieć, że nie można mieć w państwie chrześcijańskich rzeczy. Co za niedorzeczny pomysł. Nasz kraj powstał jako kraj chrześcijański. Wszyscy tak mówili. Zajrzyjcie na stronę wallbuilders.com. To wspaniała strona autorstwa Davida Bratona. Tam jest wiele materiałów. Nie ma takiej rzeczy jak rozdzielność państwa od kościoła. Więc nie dajcie się złapać w pułapkę. Omawiamy ten temat szerzej na naszych wykładach. Oto, co się wydarzyło. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, artykuł 1, część 10, mówi, że masz prawo zawrzeć kontrakt. Ktoś powie: bracie Howind, będę ci płacił $10 za godzinę do końca swojego życia. W porządku. I ta osoba zawiera ze mną kontrakt, a potem nie wypełnia warunków kontraktu. W takim wypadku mogę ją pozwać do sądu. A ona może powiedzieć: mam konstytucyjne prawo, żeby zatrzymać swoje pieniądze. Ale przecież zawarliśmy kontrakt.
sędzia będzie przestrzegał prawa kontraktu. Kościoły zawierają taki kontrakt i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to robią. Stają się 501c3 niekomercyjną, zwolnioną od podatku religijną instytucją bądź stowarzyszeniem. Kiedy tylko stajesz się 501c3, jesteś już teraz korporacją, a nie kościołem. Zobaczcie, Bóg stworzył ludzi i założył kościół. Ludzie stworzyli państwo, a państwo tworzy korporację, a zatem kościół, który staje się 501c3, schodzi z pozycji, którą Bóg dla niego zamierzył i staje się tworem państwa. Jeśli będziecie czytać kodeks skarbowy, stąd właśnie bierze się 501c3, przejdziecie do paragrafu 508. Kodeks skarbowy, paragraf 508, punkt C1a mówi: kościoły są wyjątkami. Nie są zwolnione, są wyjątkami. Państwo przyznaje, że kościoły nie muszą podlegać 501c3, ale jeśli podlegają, zakładają sobie pętlę na szyję, to tak jakby powiedziały: powieście mnie, kiedykolwiek będziecie mieli na to ochotę. Nie mogą mówić o polityce. Możecie sobie przeczytać 501c3. Nie mogą angażować się w kampanie polityczne. Rozdzielność państwa od kościoła? Powiedziałbym raczej, jeśli masz status 501c3, to się prawdopodobnie zgadza. Jeśli jesteś prawdziwym kościołem, nie. Nie ma wtedy problemu. Pytanie, które ludzie często mi zadają, właściwie pada ono każdego tygodnia, a nauczam przez 52 tygodnie w roku, od 16 lat. Co tydzień ktoś przychodzi do mnie i pyta: Hoind, jak możemy zobaczyć gwiazdy oddalone od nas o miliardy lat świetlnych? Skoro mówisz, że Ziemia ma tylko 6 tysięcy lat, w jaki sposób możemy zobaczyć gwiazdy? Wczoraj w programie radiowym na stronie Drudino ktoś zadzwonił i powiedział: Hoind, przeprowadziłem pewne badania i w promieniu 6 tysięcy lat świetlnych nie byłoby wystarczającej ilości mil sześciennych, żeby wszystkie gwiazdy zmieściły się na tym obszarze. A ja powiedziałem: chwileczkę, kto mówi o promieniu 6 tysięcy lat świetlnych? A ta osoba odpowiedziała: przecież to ty powiedziałeś, że Ziemia ma zaledwie 6 tysięcy lat. Tak, powiedziałem, ale nie powiedziałem, że wszystkie gwiazdy mieszczą się w promieniu 6 tysięcy lat świetlnych. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, to byłoby absurdalne. Ale w jaki sposób możemy zobaczyć gwiazdy oddalone o miliardy lat świetlnych, skoro Wszechświat ma zaledwie 6 tysięcy lat? Wierzę, że Biblia bardzo wyraźnie naucza o tym, że Wszechświat ma tylko 6 tysięcy lat. Bóg stworzył wszystko. Najpierw stworzył Ziemię. W pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale pierwszym, a potem, wers 14, uczynił również gwiazdy. Teoria ewolucji mówi, że gwiazdy wyewoluowały jako pierwsze, a potem dopiero powstała Ziemia. Cóż, z pewnością tam na niebie jest wiele gwiazd. Księga Nehemiasza, rozdział 9, mówi: ty jedynie jesteś Panem, ty stworzyłeś niebiosa i niebiosa niebios. Bóg twierdzi, że je stworzył, więc albo to zrobił, albo nie. A co z gwiazdami? W jaki sposób one się tam mieszczą? Astronomowie widzą wybuch gwiazdy, który ma miejsce mniej więcej co 30 lat. Nie istnieją jakieś sztywne reguły. Czasem zjawisko to następuje co 5 lub co 50 lat, ale przeciętnie co 30. Astronomowie przyglądają się temu przez teleskopy i mówią: o, wybuchła kolejna gwiazda. Nazywają ją nowa, a jeśli jest duża, to supernowa. Nowa po hiszpańsku oznacza nie ruszy. A tak przy okazji, dlatego właśnie Chevrolet Nova nie sprzedawał się zbyt dobrze w Meksyku? Hej, chcesz kupić Chevrolet Nova? Nie, dlaczego miałbym chcieć? On nie ruszy. Gwiazdy wybuchają co 30 lat. Astronomowie przetrząsają niebo swoimi teleskopami w poszukiwaniu liczby pierścieni supernowa. Nazywają je martwymi gwiazdami. Jest ich mniej niż 300. Chwileczkę, jeśli jest mniej niż 300 pierścieni supernowa, a supernowa powstaje co 30 lat, można dokonać obliczeń matematycznych i uzyskać wynik około 9 tysięcy lat. Gdyby Wszechświat liczył sobie miliardy lat, musiałoby istnieć o wiele więcej pierścieni supernowa. Dlaczego jest ich mniej niż 300? Dlatego, że Wszechświat ma mniej niż 10 tysięcy lat? O rety, im taka odpowiedź w ogóle nie odpowiada, ale to jest przecież logiczny wniosek. W każdym razie, jeśli gwiazda wybucha co 30 lat, musiałaby się w jej miejsce rodzić przynajmniej jedna nowa gwiazda w celu zachowania równowagi. Są kraje, które mają problem związany z populacją. Więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Tak jest na przykład w Niemczech. W końcu stanie się to dużym problemem. Gwiazdy powinny się rodzić.
Nikt nigdy nie widział, jak powstaje nowa gwiazda. Cały czas widzimy, jak wybuchają, ale nigdy nie widzieliśmy, jak powstają. Zaraz omówię te kwestie. Według obliczeń wykonanych za pomocą teleskopu Hubble'a istnieje 70 tryliardów gwiazd. 70 tryliardów. Mówią, że Wszechświat ma 20 miliardów lat. Cóż, można dokonać obliczeń matematycznych. To oznacza, że co minutę musiałoby się rodzić 6,5 miliona gwiazd. Żeby powstały te gwiazdy, o których wiemy, każdej minuty przez 20 miliardów lat musiałoby się rodzić 6,5 miliona gwiazd. Nie bierzemy pod uwagę gwiazd, o których nie wiemy, ponieważ nikt ich do tej pory nie widział. Kto wie, ile ich tam jeszcze jest? Czasem czytamy w podręcznikach, w chmurach gazu i pyłu ciągle rodzą się nowe gwiazdy. To jest kompletna głupota. Nie mam pojęcia, jak podręcznik do fizyki może uczyć czegoś podobnego. Każdy, kto orientuje się w podstawach fizyki, wie, że kiedy próbujesz ścisnąć gazy razem, rośnie ciśnienie, rośnie temperatura i gazy są od siebie odpychane. Nazywamy to prawem Boyla. Nikt nigdy nie widział, żeby ciało stałe powstało z zapadających się chmury materii. To wymagałoby ogromnego ciśnienia. Brałem udział w debacie z pewnym profesorem, którego zapytałem, w jaki sposób z zapadającej się chmury materii może uformować się ciało stałe? Wyjaśnij mi to. A on odpowiedział, cóż, obliczyliśmy, że gdyby 20 gwiazd wybuchło w pobliżu siebie, powstałoby ciśnienie wystarczające do wytworzenia się zupełnie nowej gwiazdy. A ja na to, genialne! Trzeba stracić 20 gwiazd, żeby zyskać jedną. Powinieneś startować w wyborach do kongresu. Mógłbyś pomóc tamtym facetom wyjść z długów. Wszechświat nie będzie pełen gwiazd, jeśli trzeba stracić 20 z nich po to, aby zyskać jedną. A nawet to jest tylko czystą teorią. Nigdy czegoś takiego nie zaobserwowano. Byłem kiedyś w Alamogordo w Nowym Meksyku. Znajduje się tam centrum naukowe, w którym pokazano mi zdjęcia nowo narodzonych gwiazd. Powiedzieli mi, że to są nowo powstające gwiazdy. Nie, proszę pana, to jest jasne. Na plamka. Pewien człowiek Science Magazine przyznał, ciche zażenowanie współczesnej astrofizyki polega na tym, że nie mamy pojęcia, w jaki sposób powstała choćby jedna z tych gwiazd. Nikt nie wie, w jaki sposób z chmur pyłu formują się gwiazdy. Nikt do tej pory jednoznacznie nie zaobserwował, jak materiał wpada do embrionalnej gwiazdy, co powinno mieć miejsce, gdyby była ona w procesie formowania. Nikt również nie przyłapał molekularnej chmury pyłu w trakcie kolapsu. To, w jaki sposób następuje zapadanie się chmury pyłu międzygwiezdnego, które prowadzi do powstania gwiazdy podwójnej, gromady gwiazd lub systemu słonecznego, jest wciąż teoretycznym problemem, będącym wielkim wyzwaniem. Astronomowie muszą dopiero zaobserwować pył międzygwiezdny w trakcie zapadania się. Pochodzenie gwiazd stanowi jeden z najbardziej fundamentalnych i do tej pory nierozwikłanych problemów współczesnej astrofizyki. Pewien człowiek powiedział, nikt tak naprawdę nie rozumie, jak przebiega proces formowania się gwiazd. To naprawdę zadziwiające. Nikt nie wie, jak powstały gwiazdy, więc jeśli będą próbowali wam wmówić, że tworzą się nowe gwiazdy, powiedzcie im, że według Kenta Howinda albo kłamią, albo są w błędzie, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, w jaki sposób się to dzieje. Nie ma nawet żadnej dobrej teorii na ten temat, a z pewnością nie istnieją na to żadne dowody. Naukowcy widzą jasne plamki pojawiające się w obłokach pyłu międzygwiezdnego w przestrzeni. Patrzą na taką plamkę wielkości kraba albo orła, wpatrują się w nią i nagle pewnego dnia, zupełnie nieoczekiwanie, plamka staje się odrobinę jaśniejsza, a oni mówią, o, rodzi się gwiazda. Naukowcy natychmiast dochodzą do takiego wniosku. Chwileczkę, a może to pył otaczający gwiazdę, która już tam wcześniej była, przerzedza się? A może to jest wybuch gwiazdy? Może to kolejna supernowa? Kiedy supernowa wybucha, staje się bardzo jasna. Oni nie wiedzą, czy tworzy się nowa gwiazda. Nie pozwólcie im sobie wmawiać, że widzieli, jak powstają gwiazdy. Nikt czegoś takiego nie widział. Jedyne, co widzimy, to wybuchające gwiazdy, co jest dokładnym przeciwieństwem procesu, którego potrzebują ewolucjoniści. Biblia mówi w Księdze Rodzaju, i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat, i uczynił gwiazdy. W Psalmie 147 jest napisane, wyznacza liczbę gwiazd. On nie tylko dokładnie wie, ile jest gwiazd, ale każdej nadał numer. Bóg mówi, o, to jest gwiazda numer 42 biliony, a ta 718 miliardów. On zna numer każdej z nich.
W psalmie 148 jest napisane: chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. To jest jedyny fragment, który używa sformułowania wody nad niebiosami. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 1, wersy 6 i 7, mówią o tym, że nad niebiosami jest woda. Wierzę, że świat, który Bóg stworzył, bardzo różnił się od świata, który widzimy teraz. Ziemia składała się głównie z lądu, nie było oceanów. Większość wody znajdowała się w skorupie ziemskiej. Omawiamy ten temat na DVD numer 2. Była ziemia i było niebo w liczbie pojedynczej. Biblia Króla Jakuba jest jedyną Biblią, o której wiem, gdzie fragment z Księgi Rodzaju 1:1 został przetłumaczony poprawnie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Inne tłumaczenia używają słowa niebiosa. Jest to błędne określenie. Było niebo, które oznacza rozpostartą przestrzeń. Była ziemia, od której powierzchni rozciągała się przestrzeń nieba. Następnie Bóg dzieli niebo na trzy części. Pierwsze niebo, drugie niebo i trzecie niebo. Pierwsze niebo to miejsce, gdzie latają ptaki. Mówi o tym Księga Rodzaju, rozdział 1, wersy 20 i 21. Woda była nad sklepieniem firmamentu. Niektórzy kreacjoniści nie wierzą w teorię sklepienia. Rozumiem to. Czytałem o ich przekonaniach i myślę, że się mylą. Ja wciąż wierzę w teorię sklepienia. Niektórzy